radio krakow Dobry, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Bo to zwykle środa. O tej porze rozmawialiśmy o sprawach związanych z szeroko pojmowaną ekonomią. Zwykle gościli tutaj przedstawiciele katedry gospodarki administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziś to już nie jest katedra gospodarki administracji publicznej, le lecz wydział. Wydział gospodarki administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego co wiąże się także z nowymi przedstawicielami wydziału? Oczywiście. Jerzy Bukowski. Oczywiście, jestem członkiem rady tego wydziału. Wydziału. Po raz pierwszy zresztą zostałem wybrany do Rady Wydziału, który już funkcjonuje, ale dopiero dydaktycznie zaczniemy pracę od następnego roku akademickiego. No to już jest niedługo. Ja jestem przedstawicielem Katedry Filozofii i Katedra Filozofii, tak jak kilka innych katedr o takim, bym powiedział, humanistycznym nastawieniu, jak na przykład historii gospodarczej czy socjologii, weszły w skład tego wydziału. Wydział jest bardzo prężny, jest małym wydziałem w stosunku do innych, ale... Będzie będziemy się starali przyciągnąć do siebie dużo i liczbę studentów dlatego że oferujemy takie właśnie wykształcenie nie tylko ekonomiczne ale również i związane z humanistyką i przede wszystkim z tym drugim członem to znaczy administracja publiczna nie tylko gospodarka tu specjalistą od tego jest oczywiście nieocenionym pomysłodawca, chyba mogę tak to powiedzieć, tego wydziału. Pan profesor, były wicepremier Jerzy Hausner. Natomiast w tym samym kierunku działają władze wydziału z panem dziekanem profesorem Stanisławem Mazurem. I mam nadzieję, że ten wydział będzie się dobrze zapisywał w historii nie tylko naszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale także w ogóle w procesie dydaktycznym krakowskim, bo dzisiaj to jest bardzo często tak, że na, na wyższych uczelniach o pewnym profilu pojawiają się katastrofy, czy wydziały o innych profilach i vice versa. I tak jak właśnie tutaj mamy do czynienia na Uniwersytecie Ekonomicznym z takim wydziałem, który jest bardziej humanistyczny, a z kolei na niektórych uniwersytetach, powiedzmy sobie o profilach bardziej humanistycznych, są wydziały informatyki, czy jakieś takie inne. Co oznacza, że, że w Radiu Kraków w środę po, po 13.30 ta druga noga będzie mocniejsza. Nie tylko gospodarka, ale także administracja publiczna, którą nie... będzie reprezentował dr Jerzy Bukowski. No nie, 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 zwykle, tylko, nie, nie, zwykle, nie tylko nie nie ja wie. Z porozumieniem organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Oczywiście, to jedno drugiemu nie przeczy. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, że pracując na tej uczelni, która zresztą jest według mnie bardzo dobrą uczelnią i bardzo mi się tam miło pracuje, mam nadzieję, że do emerytury dotrwam, bo już nie tak daleko, ale również jest istotne to, że co prawda mamy teraz troszeczkę mniejszą liczbę studentów i mniej zajęć, ale właśnie w związku z tym to, o czym pan redaktor mówił, no mam czas na działalność społeczną i również jestem wdzięczny władzom uczelni, że one to doceniają i że bardzo często jestem jakoś wyróżniany czy, czy doceniany słownie i na piśmie właśnie za aktywność medialną. To ja jestem zawsze w czołówce, bo po profesorze Hausnerze chyba, no ale to wiadomo. I również bardzo często jest to podkreślane, że pracownicy naszej uczelni i w tym naszej katedry filozofii również prowadzą bardzo szeroką działalność poza uczelnianą. Bo jeżeli my mamy wychowywać młodego człowieka, to my musimy również pokazywać mu własnym przykładem to, że trzeba się angażować obywatelsko, społecznie i że każdy z nas, oprócz tego, że jest fachowcem w dziedzinie filozofii czy etyki biznesu, bo taki przedmiot też prowadzimy, to również robimy inne rzeczy w życiu. To, panie doktorze, to, to ja sobie pozwolę wykorzystać tę okazję, że jednocześnie pan jest przedstawicielem wydziału gospodarki i administracji publicznej, z drugiej strony jest pan przedstawicielem porozumienia organizacji Kombatanckich i niepodległościowych. I jednocześnie jest pan publicystą. Ach, I, ty, i, to jest I poproszę tyle, o komentarz <laughs> dotyczący. No no właśnie, z jednej strony tak. e, e, telewizji CDF. Tak, tego, że mamy... nie chce przeprosić za, za, za polskie obozy, Pol obozy zagłady, zagłady. Tak. a z drugiej strony mamy ten protest rosyjski związany z Polską ustawą o dekomunizacji. Jak pan to odbiera? Ja bym bardzo chciał, żeby Polska prowadziła, a wydaje mi się, że zaczyna się to wreszcie dziać, taką politykę historyczną, jaką prowadzą nasi sąsiedzi i jaką prowadzi Izrael. To znaczy zdecydowaną, mocną, jednoznaczną, tyle tylko, że powinna ona być oparta na prawdzie. Natomiast niestety to, co w tej chwili robią i Rosjanie, i Niemcy, to jest oparte na pewnych no, kłamstwach, fałszach i pomówieniach. Przypomnę, że wyrok nie tylko Sądu Okręgowego Apelacyjnego w Krakowie nakazuje stacji niemieckiej telewizji publicznej ZDF przeproszenie i to w głównym miejscu, na głównej stronie, a nie poprzez odnośnik do jakiegoś linku pana Karola Tendery, więźnia Auschwitz, który poczuł się urażony i wygrał z nimi proces o polskie obozy zagłady, to oni sformułowania takiego użyli. Ale również taki wyrok nakazał im wykonać ich. Niemiecki sąd w Moguncji, w związku z tym ja nie bardzo rozumiem, dlaczego tego zrobić nie chcą. Co więcej, w ich argumentacji, bo oni teraz wnieśli jakąś tam kolejną kasację czy apelację, znalazło się no kuriozalne, ale właśnie nawiązuje do tego, o czym powiedziałem, że polski rząd stara się prowadzić politykę historyczną, w której broni Polski i Polaków. No i to jest zarzut. Ale właśnie my taką politykę powinniśmy prowadzić. A z drugiej strony mamy wielkiego sąsiada kolejnego, wielkomocarstwową Rosję, która nigdy się ta, nie zbyła się tych swoich m, pretensji wobec m, narodów, państw, które dawniej były w ich zasięgu politycznego działania, były poddane Kremlowi. I teraz oni się z kolei domagają. Nie tylko od y, 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 nas, od Polaków, ale również od międzynarodowych instytucji, żeby potępiły Polskę za to, że przyjęto u nas y, ustawę o dekomunizacji życia, y, y, przestrzeni publicznej. To znaczy, że po prostu usuwamy nieliczne już na szczęście, ale jeszcze w małych miastach m, często funkcjonujące. M, Pomniki, posągi, to kamienie, tam pamięci. I ulicę. czas jest do końca września, przypomnijmy. Tak, oczywiście. Ta, usta tak, ta ustawa już jest jednoznaczna pod tym względem, że to nie jest dobra wola samorządów, bo ja się dziwię, że niektóre samorządy to tak jakby nie rozumiały tego, że znajdują się w tej chwili w wolnej rzeczy pospolicji. Rozumiem, że wie pan do Krakowa, który się nie śpieszy. Bo, tak, bo, oczywiście, ale, ale Kraków był tym miastem, tu możemy powalić Kraków, Kraków, że to możemy pochwalić Kraków. Jako pierwszy w roku tak. 1990 ta słynna komisja, Ryszard, podkomisja Rady Miasta Ryszarda Bociana i Antoniego Leona Dawidowicza, która spowodowała, że myśmy w ciągu kilku miesięcy się prawie wszystkich pozbyli tych pamiątek niechlubnych po czasach komunizmu. W tej chwili jeszcze Instytut Pamięci Narodowej wynalazł jakieś nowe, ale my sobie z tym poradzimy. Natomiast no, są ulice, gdzie w dalszym ciągu funkcjonują Aleja Armii Ludowej czy generała Świerczewskiego. No to są po prostu rzeczy skandaliczne i my nie możemy sobie pozwolić w kaszę dmuchać. To znaczy my nie możemy ulegać żadnym zewnętrznym również naciskom i dlatego też, tak jak zacząłem, tak skończę ten wątek, że oczekuje od naszego rządu, zwłaszcza od Ministerstwa Stanów Zagranicznych, ale również od IPN-u, od Urzędu Dostaw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Notabene na czele tych dwóch instytucji stoją krakowianie, przepraszam, krakowianie, dr Józef Szarek i związany z Krakowem wieloletni komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, pan minister Jan Józef Kasprzyk. Więc ja oczekuję od nich tego, że w sposób grzeczny, stanowczy, dyplomatyczny, ale jednoznaczny będą tłumaczyli tym, którzy chcą coś tutaj nam narzucać, że tu jest wolny kraj, niepodległa Rzeczpospolita i że my, Robimy to, co chcemy, a w żaden sposób, w żaden sposób, podkreślam to bardzo mocno, nie uchybiamy umowie polsko-rosyjskiej z roku 1994, notabene zawartej tu w Krakowie w lutym, dotyczącej wzajemnego poszanowania opieki nad miejscami pamięci narodowej. I my, jeżeli likwidujemy jakieś pomniki, to robimy to kulturalnie, do muzeów przekazujemy, czy do skanzenów. No, jeżeli są już do niczego, to wtedy się je rozbiera. A groby, jeżeli jakiekolwiek się jeszcze znajdowały, przenosimy na cmentarze i tam zgodnie z polską, chrześcijańską, europejską tradycją te groby mają być, a nie na środku miast, tak jak to specjalnie Sowieci robili w latach czterdziestych, żeby właśnie zaznaczyć swoją obecność w samym centrum miasta, żeby potem nikt tego nie ruszył, bo wiadomo, że Polacy niechętnie groby przenoszą. Tu, panie doktorze, tu tu, tu. Ustawiamy kropkę, kropkę, uprzedzam pana kolejny wątek po 14 w Radiu Kraków o, więcej o, o tej awanturze wokół domu Piłsudskiego. To, to oczywiście wciąż, wciąż wokanda sądowa, no i próba, próba przejęcia budynku przez, przez gminę. Więcej na ten temat w rozmowie z wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem. Pan to zwykle kończy jak, jak katon. Że to... Tak, że, a poza wszystkim uważam, że domin Józefa Piłsudskiego, czyli tzw. Oleandry, powinien wrócić do prawowitego właśnie... Jakim jest miasto. Co do tego nikt już nie ma wątpliwości. Sądy wszystkich instancji to ustaliły. Ja chcę przypomnieć, że tutaj w rozmowie z panem redaktorem kilka tygodni temu pan prezydent Społecznego Królewskiego Miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski potwierdził publicznie to, co mówił mi kilka dni wcześniej, że do końca lipca uprawomocni się wyrok w sprawie tak zwanego zarządu sądowego. I mam nadzieję, że rzeczywiście Lipiec. być może nie będą potrzebni ślusarze, ale będzie potrzebny na pewno komornik, bo miasto wejdzie z tytułu prawnego. Panie doktorze, poczekamy do, do końca miesiąca, rzeczywiście niewiele po 14. Wrócimy do tematu w rozmowie z wiceprezydentem Andrzejem Koligiem. Tyle, doktor Jerzy Bukowski, Wydział Gospodarki Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego i jednocześnie porozumienie o organizacji kombatanckich, i niepodległościowych. Bardzo I jeszcze dziękuję. zakończę jak Katon jedne, jednym zdaniem, że liczę, że może już 15 sierpnia. W Świętej Pamięci generał Ryszard Kukliński zostanie zaliczony w poczet kawalerów Orderu Orła Białego, o co również walczę od wielu lat, jako były reprezentant prasowy ówczesnego jeszcze pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Dziękuję Państwu Dziękujemy. za uwagę. W sumie, tak jak w filozofach rozmawiamy, to można by podsumować taką za Zaratustra. No ale dobrze, to był żart. Oczywiście za 13 minut, 14. O tym się mówi w radiu